Hello wszyscy, witajcie. Powiem tak na wstępie, jest to filmik dla ludzi o mocnych nerwach. Kto się nie brzydzi różnych dziwnych rzeczy, widoków. Ogólnie czekamy na weterynarza. I tak, kto nie chce tego widzieć, to po prostu niech wyłączy ten film, bo będzie obrzydliwie. I tak, gwiazda. Wczoraj wieczorem przy karmieniu Łukasz ogólnie wziął tutaj wiaderko, postawił, bo my wiadomo, musimy je karmić wiaderkami, nie? Już o tym mówiłam. Well, nie pchaj się tutaj. I postawił wiaderko. Ogólnie mamy takie drewniane deski, myśleliśmy, że to jest bezpieczne, ale jak widać, trzeba jeszcze wszystko popoprawiać, bo nawet takie głupie deski, niby z pozoru bezpieczne, są dla konia dosłownie zagrożeniem wręcz życia. Patrzcie to. Tutaj gwiazda wsadziła sobie łeb. Oczywiście koń jak to koń, od razu panika, że nie może wyjąć, to ciągnęła z całej siły, bo tutaj było wiaderko. Ciągnęła z całej siły i co? I sobie tak rozwaliła głowę, że no jest do szycia po prostu. I to tak feste. Musimy po prostu wszystko poprawić. Nigdzie nie może być szpary, żeby co? Żeby koń sobie nic nie zrobił, także musimy ją złapać. Wysłałam już weterynarzowi zdjęcia. Ogólnie wiecie, wczoraj była niedziela, było bardzo ciężko w ogóle. No i jakiegoś weterynarza, także to w ogóle było nie ten. I moja pani weterynarz, tam gdzie mieszkałam wcześniej, tam powiedziała po prostu, żeby to odkazić, to odkaziliśmy. I teraz czekam na jakiegoś weterynarza, już dzwoniliśmy tam po kilku, kto przyjedzie. I co, pierwsze co, musimy złapać ją, ale dobra, teraz naprawdę jak ktoś chciał, to jak ktoś został do tego momentu, to jeżeli nie chce naprawdę tego widzieć, to po prostu niech nie ogląda, naprawdę. Niech sobie przewinie, bo a w ogóle nie ogląda, bo później może nagram coś z szycia i w ogóle także to dobra. Pokażę wam gwiazdę. Gwiazda ma rozwalone czoło. Czoło jest do szycia. Nie wiem, czy czoło nada się do szycia, ale uwaga, o. Tu jest normalnie, zrobiła się kieszonka. To nie wiem, czy będzie trzeba, nie trzeba naprawić. Zobaczcie, jak się skóra wygięła. Tu jest obrzydliwa rana, którą tylko oczyściliśmy. I wygląda to tak. Z drugiej strony ma podobnie, tylko trochę mniej. Ale to czoło też. Jest po prostu no, do szycia. Jest ewidentnie rana do szycia. Tyle, że o ile da się w ogóle coś zrobić, bo wiadomo, przez noc, to tam się trochę rozbabrało to, jak widać. Ale no nie mogliśmy nic z tym zrobić. My się nie wiadomo, nie jesteśmy weterynarzami. Także co, dobra, ja ją złapię i pokażę wam to z bliska. Chwila. Dobra, na razie nie zakładam jej kantar, mam tylko uwiąz. Tak, widzicie to? Skóra jest po prostu zdjęta, że tak powiem, w dół. Jakby... I uwaga, patrzcie teraz to. Patrzcie, jak głęboko, rozumiecie to? Jest po prostu ohydne. Po prostu jest ohydne. Jeszcze się zabrudziło sianem, jak jadła. Ale najgorsze jest to, że była niedziela, rozumiecie? Była niedziela. O, niedziela, prawie 23. Bo wczoraj siedzieliśmy, zapisywaliśmy zawody tam, dodaliśmy post zawodów. I wiadomo, jak to długo trwa, to Łukasz poszedł dopiero przed 23 miał nakarmić, ale wczoraj też nie wyglądało tak strasznie źle. W sensie było zdarte, to tam napisaliśmy do tej pani weterynarz, to mówiła, żeby odkazić, ale dzisiaj jeszcze to spuchło, wygląda... Tragicznie. To może... Nie no, to może też będzie do szycia. O fuj, wygląda okropnie, naprawdę okropnie. Jest po prostu tak głęboka ta rana, że to jest aż fuj. O ja. Dobra. Co? Fuj. Kurde, normalnie do kliniki. Ja nie mogę. Dobra, wiecie co, ja jeszcze dzwonię do weterynarza raz, bo wyślę mu takie dokładniejsze zdjęcia. To za chwilę. No, ogólnie już jest chyba... Która godzina? Już jest prawie 11, weterynarza jeszcze nie ma. Próbowałam dodzwonić się do kilku. Nikt nie ma czasu, albo nie może przyjechać, albo nie odbiera. I ostatecznie taka pani przyjedzie. Tyle, że dopiero będzie miała czas wieczorem. Pani z... Nie znam, podejrzewam. I musimy jakoś tą ranę obmyć. Manusanem, czy tam osceniseptem, czy czymś. Także w ogóle życzcie nam powodzenia, bo... Bo to nie będzie za fajne w ogóle, to trzeba na pewno zrobić pod głupim jasiem, więc nie wiem czy uda nam się to zrobić, ale
Ale spróbujemy. Patrzcie, w ogóle czoło to ma normalnie w dół. No po prostu skóra po prostu zjechała w dół. No i ta pani mówiła, że właśnie jedynie co ewentualnie da się zrobić, zeszyć, to raczej tylko już ten o tutaj prawy bok. Bo więcej to już się raczej nie zaszyje, bo już za długo. A akurat zawsze jak coś się dzieje, to musi się stać w niedzielę, nie? O Jezus, w niedzielę wieczorem. Także no. No dobra, to co? Chyba zabieramy się za mycie. Masakra. O ja, Dala już wygoniła i dobra. Idę po scenicept. Dobra, udało mi się to trochę oczyścić, popsikać. No, wygląda to tak. Czyli bardzo, 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 bardzo brzydko. Ale przynajmniej nie ma już tego tam siana. Wypsikałam, zdezynfekowałam. I co? Na razie ją zostawiamy, czekamy do wieczora. Zobaczymy. Co pani powie? O, masakra. Fuj, fuj, fuj. Ohyda. Dobra. Także czekamy. Dobra, stan na teraz, na wieczór jest godzina 16, jakoś, nie, 17. Stan wygląda tak, za jakieś półtorej godziny będzie pani weterynarz. Znowu się upaćkało. To jest to drugie, pokażemy czółko. Tylko chwila, bo ja mam tutaj w jednej ręce latarkę, w jednym to. Czółko wygląda o tak. Widzicie, jak skóra się ściągnęła w dół. Tutaj raczej chyba już się nic nie da z tym zrobić, raczej to i tak zostanie. Tylko pewnie oczyści do pani. Nie widziałam, jak jej zapiąć kantar. Oj, nie, 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 poczekaj, gwiazda. Chwila, chwila. Mam tutaj... O, zapiłam jej kantar tak, bo nie wiem jak inaczej. O, tak tu, żeby nie dotykało tego. Więc co, idę ją wyprowadzić, żeby chodziła sobie po dużym wybiegu, bo wiem, że i tak będzie stała teraz, jak tylko ona tam będzie. Chodź, to będzie sobie stała przed kwaterą. Chodź, Piotr. Chodź. Także, no dobra, to ja ją wezmę, bo jedną ręką i latarką to ciężko. Także mam mieć na chwilę głodówkę teraz, bo będzie po na głupim jasiu, pod sedacją, pod narkozą, także dobra. Hellołki, witajcie. Mam już ranek. Gwiazda już po szyciu. Tamten filmik sekundowy, co nagrywałam, to było po wyczyszczeniu rany. Po wyczyszczeniu rany przed samym szyciem. Pokażę wam, jak to wygląda. Czoło nie jest zeszyte, czoło się ogólnie zaklepiło i nie wygląda tak źle. A tutaj o, policzek wygląda o tak. Mamy, bardzo długo było, chyba z godzinę szyte, mamy dany sączek, czyli dwie takie, jak to nazwać, rureczki, które odsączają płyny, które się tam zbierają, ale wiecie co, chwilę, zaraz wam pokażę to z bliska, tylko dam jej jeść, żeby stała cicho. No dobra, patrzcie, jak to wygląda. Ma zeszyte w środku, zeszyte na normalnie na rozpuszczalne szwy, a na zewnątrz jeszcze takie, ej gwiazda, poczekaj, na zewnątrz jeszcze takie spinacze, nie wiem czy to widać, widać, gwiazda oczywiście wysypuje całe żarcie. No i ma właśnie te dwa sączki, z jednej i z drugiej strony, miała ogolone przed szyciem, co ogólnie naprawdę długo było, szycie trwało, bo no z dobrą godzinę ciężko było to w ogóle złapać. Z drugiej strony nic nie miała robione, bo to jest w sumie tylko taka rana odświeżona, także co? No dobra, to chyba na tyle. Wizyta weterynarza ogólnie kosztowała 660 bodajże, 640 albo 660. Także jedno szycie, jedna wizyta weterynarza i takie ceny, także pamiętajcie, jak chcecie mieć konia, to się po prostu dwa razy zastanówcie i musicie być przygotowani na takie koszta. I tak, dostaliśmy środki do żarcia przeciwzapalne, plus jeszcze muszę przepłukiwać tą rurkę, tam wylewać taki płyn, żeby po prostu, bo tam może się płyn zbierać, dlatego w rajce ma te rureczki, żeby ta krew wylatywała, żeby tam się pod spodem, pod raną nic nie zbierało. I co? Jeszcze zastrzyki domięśniowe, też tam jakieś. No, i właśnie tak to wygląda. Nie gwiazda. Ogólnie
Wiadomo, była na głupim jasiu, ale dała radę, zniosła to, także co. Także niech się wcina. Na razie tak na szybko i dałam. Zaraz jest tak tylko, żeby stała. Bo one i tak wszystkie czekałam na śniadanie, więc będę musiała dać razem z nimi też, wiadomo. Więc zaraz na szybko tak dostała owies i o. I co? No i to chyba na tyle. Podziwiam wszystkich, którzy tu zostali, bo Łukasz to nie mógł na to patrzeć. On od razu dosłownie fuj, fuj, fuj. Także co? Piszcie. Piszcie, co piszcie w sumie. Dobra, w sumie nieważne. Także trzymajcie kciuki za gwiazdkę, żeby nieba brało się i żeby wszystko ładnie się wyleczyło, ta ranka. No. A Łukasz już tutaj, patrzcie, przekręcił deskę, że już nie ma takich małych szpar. No, dobra, to... Albo o, piszcie, co koń sobie u was, na przykład wasz koń zrobił takiego głupiego właśnie albo na wybiegu, albo w boksie, gdzie w sumie ciężko by było się spodziewać, że takie coś sobie może zrobić. No, no dobra, to do następnego, papatki.